washed up stars, but things gonna be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars. Remember when we were 15, smoking in the park? Never really noticed you, but I was falling hard. Remember Jimmy's pickup, drunk driving in the dark. If I think about it now, we didn't think at all. We're living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's gonna be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars, everything's gonna be good. W dniu dzisiejszym przyjęliśmy do hodowcy Krzysztofa Szkolnego z oddziału Ząbkowice 0355. Odwiedziliśmy tego hodowcę ze względu na to, że powrócił do Polski, powrócił do lotowania, lotuje tutaj na przestrzeni 4 lat z małą przerwą. No 2 lata teraz tutaj już lotuje z tego gołębnika, gdzie na obecnej posesji się dzisiaj znajdujemy. Przyjechaliśmy tutaj, aby przede wszystkim zaprezentować gołębie, na jakich tutaj jest hodowla oparta, zaprezentować wyniki, zaprezentować przede wszystkim też rozbudowane gołębniki, które za nami właśnie się znajdują. Więc tutaj już może hodowca sam opowie, oddaję mu już głos, tak? Witam serdecznie hodowców i hodowczynie w całej Polsce i nie tylko. Nazywam się Krzysztof Szkolny, znajdujemy się obecnie w miejscowości Jaworek koło Ząbkowic Śląskich. Obecnie lotuję w oddziale 0355 Ząbkowice Śląskie, tak jak Wiktor wspomniał. Lotuję po moim, powiedzmy, że tak powiem, zjeździe z Wielkiej Brytanii, po zakończeniu mojej kariery lotowej w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Z początku lotowałem w miejscowości Stolec, to jest wioska 7 km stąd, gdzie były zbudowane te początkowe gołębniki, gdzie tam po prostu zwoziłem swoje te gołębie, które miałem podstawowe w Anglii. Z różnych względów musiałem tam zlikwidować hodowlę i na dzień obecny tam nie ma żadnych, znaczy są gołębie w rozpodowe, tylko część rozpodu, ale gołębników lotowych jako takich nie ma. Wszystko od 2 lat jest tutaj i tu powiedzmy, że na nowo od 2 lat zacząłem lotować z jakimś tam skutkiem, powiedzmy, nie? W miarę dobrym. I tyle, no na razie tutaj skupiam się na rozbudowie tej hodowli, bo hodowla jest stosunkowo młodą hodowlą, jeśli chodzi o gołębie dorosłe. No i na jakiejś tam selekcji i tak dalej, nie? Żeby to jakieś w przyszłości osiągać jakieś tam wyniki, tutaj jeszcze, o których się marzy, że tak powiem, nie? Tutaj jeżeli jeszcze chodzi o pana tutaj Krzysztofa Szkolnego, jest to hodowca, który na przestrzeni wielu lat współpracuje z bardzo dużą czołówką hodowców no w Belgii, w Holandii, w Anglii też przede wszystkim, Irlandii. I tu jest ten plus tej hodowli, że ze względu na tą współpracę też do Polski ściągnął bardzo dobry materiał, tak? No tutaj nawet Gino, który sprzedawał na Pipie gołębie za bardzo duże pieniądze. Mamy tutaj no, czołówkę tych gołębi, tak? W hodowli. Znaczy, jeśli chodzi o Gina, to jest tu u mnie w rozpodzie jest 8 dzieci, tych jego najlepszych gołębi, w tym 2 dzieci tego najdroższego gołębia na świecie na dzień dzisiejszy, Golden Prince'a. To nie wiem, no to ten gołąb sprzedany może dajemy za 360 tysięcy euro, tak? Ale oprócz tego posiadam różne też inne gołębie. Mówię, no jak swoją hodowlę chcę oprzeć ogólnie na gołębiach wywodzących się, powiedzmy, które po prostu zdobywają jakieś tam osiągnięcia czołowe na lotach między 450-750 km, nie? Czyli powiedzmy takie u nas te kategoria BC i M, no i M, powiedzmy, tak. Nie? No i taki jest zamysł tutaj tej hodowli, żeby taką mocną po prostu drużynę zrobić, nie? I uznałem, że najlepszym, po prostu znając różne tam hodowle w Belgii, w Holandii, w Niemczech i nie tylko, również w Anglii, postanowiłem oprzeć się na kilku gołębnikach, w tym jest Gino Klikle, którego wspomniałeś. Oprócz tego jest Hardy Kruger, hodowca z Niemiec, który lotuje bardzo dobrze na dystansie 500-700 km. Ma takie dość twarde gołębie. Oprócz tego mam trochę szybszych gołębi, czyli Gunter Prange gołębie.
Mam jeszcze kilka gołąbków różnych, tak, jeśli chodzi o gołębie, które zdobywają jakieś tam czołowe lokaty na dystansie między 500 a 700 km. Są to gołębie od Benny Stevenika. Tych gołębi też dość sporo tutaj u mnie jest. No i tyle. No jakieś tam pojedyncze sztuki, mówię, gołębi, które nabyłem, żeby tam po prostu wzmocnić tą krzyżówkę, czy pod względem szybkościowym, czy powiedzmy budowy, że tak powiem, gołębi. No i tak na dzień dzisiejszy zaczynam pracę hodowlaną. Ciężką pracę hodowlaną, ciężką tak, pracę hodowlaną, wiesz, zdołać wynikom. No co tu dużo gadać, no po prostu wiesz, hodować, lotować i wiesz, selekcjonować robić wiesz, i robić robotę i jakieś tam w miarę czasu, którego mam bardzo mało, wiesz, dążyć do jakichś tam wyników i wiesz, rozwijać się w jakiś stopniu, nie? Ja tutaj się tak zaśmiałem, bo w sumie przedstawiłem jako hodowlę Krzysztof Szkolny, a powinniśmy to przedstawić jako team szkolny, ze względu na to, że dużą część tutaj obowiązków spełnia żona, tak? Spełnia żona, wiesz, przez ostatnie tam kilka lat miałem dwóch tutaj pracowników, że tak powiem, którzy, wiesz, pielęgniarzy, którzy doglądali tego, jednak chłopaki, wiesz, z różnych względów zrezygnowali z tego. I też nie było z tego, wiesz, jakiś tam nie chodzi o wyniki, rezultatów, wiesz, no nie odpowiadało mi to, wiesz, z różnych tam względów też, nie, wiesz, dlatego, wiesz, namawiałem, wiesz, po prostu żonę, żeby mi w tym pomogła, wiesz, no bo na dzień dzisiejszy, no nie jest, nie mam jak po prostu, wiesz, być na bieżąco cały czas tutaj w gołębnikach i zresztą wiesz, pracowi i, nawet tego nie dojrze tak dobrze, jak na przykład ktoś, kto by się faktycznie chciał tym zająć. Ale kobiety tak? Też mają rękę, że tak powiem, do tego, wiesz, i wiesz, i tak namówiłem żonę i po prostu pomaga mi w tym, nie? Wydaje mi się, że z bardzo dobrym rezultatem na dzień dzisiejszy, wiesz, po lotach bardzo młodymi gołębiami, że tak powiem, mało doświadczonymi gołębiami, bo mam, wiesz, w większości 90% moich gołębi to są gołębie roczne z tamtego roku, no i kilka gołąbków dwuletnich, no i na dzień dzisiejszy skończyłem, wiesz, w oddziale loty oddziałowe na, jeśli chodzi o kategorię, to w kategorii A mistrz, B mistrz, w rocznych mistrz i najlepszy lotnik oddziału. W tamtym roku... Gołębiami dwuletnimi rocznymi to jest, powiem szczerze, no dobry rezultat, tak? No, wiesz, no powiem ci tak, no oddział nie jest też jakiś tam, wiesz, słaby, bo wiesz, tutaj u mnie w oddziale też z tamtego roku były mistrz kategorii A w okręgu. Moje wyniki, jeśli chodzi o okręg, jeszcze nie wiem jak tam, ale wydaje mi się, że też są dobre i z tego, co tam mnie słuchy dochodzą jakieś tam. Także wiesz, no jak najbardziej optymistycznie podchodzę, wiesz, do przyszłych sezonów, patrząc na ten sezon, który w tym roku miałem, nie? Mimo tego, że wiesz, czasu nie było, wiesz, nie miałem jak tam za bardzo czasu, pierwsze 4 loty byłem, te gołębie, wiesz, szły tak to spodziewałem się i chciałem, żeby szły. Na później od piątego lotu, wiesz, żona już chodziła ko tej gołębi, ja tu przyjeżdżałem, wiesz, powiedzmy na weekend tygodnie. Albo co dwa tygodnie, przeważnie co dwa tygodnie, wiesz, i doglądałem tego, wiesz, i dawałem jej jakieś tam wskazówki. No jakoś tam udało nam się, wiesz, tymi gołąbkami dolecieć łącznie z maratonem i z lotem narodowym Brukselą, na który też wkładałem gołąbki. Położyłem tam powiedzmy 6 gołąbków dwuletnich i 5 mam w domu i 6 doleciał dzisiaj, właśnie widziałeś, nie? Tak, także tak, tutaj byliśmy to. I tyle, no wiesz, no tak jak mówię, no podchodzę bardzo, bardzo optymistycznie do przyszłych sezonów, nie? Wracając jeszcze do tego, wiesz, że gołębie, które tutaj się u mnie znajdują w rozpłodzie, można powiedzieć, że 80% gołębi jeszcze nie są sprawdzone w lotach, że tak powiem, bo to są nowe gołębie, nowe nabytki, które, wiesz, zastąpią te moje gołębie, które, wiesz, przywiozłem z Anglii, wysłużone i z nich będę teraz schodził, a będę, wiesz, wprowadzał te gołębie, wiesz, bo tak jeszcze inne, dodaj może, bo hodowla jako zajmuje się od 10 chyba lat, tak? A czy wiesz, tam wiem, że w Anglii też... Wylotowałem w Anglii 8 lat, a ogólnie w związku jest to od 97 roku, wiesz, to w strukturach PZHGP, nie? Także wiesz, a gołębiami jako tako zajmuję się od 5 roku życia, że tak powiem, wiesz, po prostu mi się wydaje, że nie pamiętam czasu, kiedy nie miałem gołębi, o tak powiem, także wiesz, to tak jest, nie? Wiesz, jakieś tam doświadczenie się ma, wiesz, duże doświadczenie zdobyłem tam, wiesz, w Anglii, tam jednak te loty są też bardzo wymagające, były to loty, wiesz, z Francji, wiesz, przez kanał, nierzadko, wiesz, trudne, wiesz, nie, no tak, często, bardziej, często trudne loty, trudne warunki, wiesz, także no tam się dużo nauczyłem, mogę powiedzieć, nie? Poznałem tam też bardzo dużo hodowców, czołowych hodowców z Anglii, z którymi, wiesz, do dzisiaj utrzymuję bardzo dobry kontakt, którzy, wiesz, specjalizują się, wiesz, też pod dany, powiedzmy, kilometraż i tak dalej, nie? I osiągają super wyniki. No i mówię, no
nabyłem jakieś tam, wiesz, po prostu jakieś tam wiedzy przez nich, przez hodowców w Belgii, Holandii i tak dalej. Tak, tutaj widać hodowcy. Hodowca Krzysztof Szkolny jest hodowcą, który patrzy przede wszystkim na hodowlę z przestrzeni nie dzisiejszego jakby sezonu, tylko rozwija tą hodowlę pod kątem no przyszłości, tak? No przyszłych lat, nie wiesz, bo żeby po prostu miał w miarę młodą osobą jest jeszcze, wiesz, no i tyle, no wiesz, mam nadzieję, że to jeszcze dobre 20 lat, czy tam ile, jak tam Bozia da, jak się pożyje, wiesz, o co chodzi, chcę jakoś tam lotować, nie? No wiesz, jak mam coś robić, wiesz, cokolwiek w życiu robię, to wiesz, jak mam coś robić po prostu, to robię na maksa i robię to konkretnie, wiesz, i żeby to miało jakieś rezultaty, bo mówię, no, uważam, że nie ma sensu, rozumiesz, łapać się za coś i w pół gwizdka zatrzymywać się i wiesz. Mam nadzieję, że jak przyjadę za 2 lata, to będzie taka tutaj duża tablica napisana Mistrz Polski 2000 przykładowo 19-20. No wiesz, no, aż tak to bym, wiesz, nie szalałbym za bardzo, nie? Słuchaj, nigdy się nie nastawiam, wiesz, też na jakieś tam, wiesz, sukcesy, wiesz, nie? No wiadomo, masz to w głowie, że chcesz coś osiągnąć, nie? Ale broń Boże, nie podpalam się, wiesz, w tym sporcie najważniejsza jest cierpliwość, wiesz, a spokojnie do tego, do czego chcesz, tam powiedzmy trzeba dążyć i to powinno pracą ciężką pracą, przede wszystkim pracą, czasem, który trzeba poświęcić głębią, bo inaczej nic nie będzie. Także, tak to mówimy, nie ma magicznego środka, trzeba po prostu samo robić. Samo wszystko przyjdzie, nie? Jeżeli wiesz, będzie wszystko grało, będą wiesz, warunki do latania, jeśli chodzi o oddział i wiesz, i o zdrowie gołębi i czas, czemu nie? No wiesz, no jak walczyć, to najwyższe laury, nie? Także wiesz, jak najbardziej, wiesz, nie pogniewałbym się, jakbym coś takiego zdobył, wiesz. No dobra, nic, no przejdźmy może już na gołębniki, na więcej byśmy pokazali gołębie jakieś lotowe, gołębniki jak wyglądają. No i przede wszystkim też pokażemy później, pojedziemy i pokażemy rozpód, tak? Tak. Znajdujemy się teraz już przy gołębnikach, tak zwaną jakby tutaj mówimy poczekalnia chyba, tak? No, poczekalnia. Gdzie mamy tutaj gołębie samice i samce, no bo przy... Część rozpodu. Jakby można opowiedzieć o przede wszystkim tej wolierce, tak? Znaczy wolierka, wiesz, no... Zbudowałem to w tym roku z myślą o tym, że wiesz, będą tu zimować gołębie lotowe. Z tego względu, że wiesz, tak robiłem w Anglii i chciałbym tutaj też to robić, wiesz, żeby wzmocnić te gołębie, wiesz, u nas to ostrzejsze te zimy, to wiesz, troszeczkę to tam jakoś je wzmocni. Na takiej zasadzie, wiesz, nie, że lepsze upierzenie może by miały, to znaczy może na pewno miały na pewno, upierzenie, tak, tak. Lepszą witalność i tak dalej i bardziej docenione będą, wiesz, też, nie? Mhm. Na dzień dzisiejszy są tu, wiesz, jest tu część rozpłodu, są, wiesz, rozdzielone już pary, są samice z prawej i z lewej są samce. Na razie, powiedzmy, czekają, bo tam jeszcze część młodych wychowują, jeszcze reszta gołębi. Mhm. I później już, jak skończy się tam, to, powiedzmy, te ostatnie lęgi, co tam mam do wyjścia, no to wtedy po prostu już wtedy, wiesz, wrócą na swoje miejsce i wtedy już tam w gołębniku rozpłodowym zostaną, wiesz, rozdzielone, nie? Okres parowania, kiedy u was to się odbywa? Wiesz, bo wiem, że to jest zimowe chyba ciągnięcie, tak, czy nie? Znaczy, wiesz, ja, wiesz, wychowuję ogólnie 2 lęgi młodych, nie? Wychowuję, wiesz, wczesne młode i wychowuję później ten taki, wiesz, drugi lęg, nie? Nie wychowuję młodych z lotowych gołębi w ogóle ani przed lotami, ani po lotach, wiesz, także opieram się tylko, jeśli chodzi o młode, na rozpłodzie, nie? Tu jeżeli chodzi o ten gołębnik, on jest bardzo funkcjonalny, jakby nawet można hodowcom pokazać. Zwykła wojlera z karmnikiem, tak? Tutaj widzę, chyba jest karmnik zamontowany. Jakby, o, no jest, żeby otworzyć. Jest karmnik, więc tak naprawdę chyba jak ciebie tutaj nie ma, to żona chyba może się opiekować tym gołębiem, tak? Na ogólnie się opiekuje gołębiami, jak mnie nie ma, wiesz, także to jest jakieś tam ułatwienie, nie? Ale tak, wiesz, no, nie ma tak, że wiesz, zasypuje im to, wiesz, i ta karma tam leży, nie? No nie, jest to... Tylko, wiesz, codziennie po prostu, wiesz, wyjadają, 2 razy dziennie dostają jeść i wodę i tak dalej, także, wiesz, że nie ma tam... Jest, no, coś stoi, nie? Bo to, wiesz, zaleje deszczem czy coś, wiesz, zaraz ta karma wilgotnieje czy coś i nie chciałbym tego, po prostu, żeby te gołębie nie gdzieś nie załapały czegoś, nie? No co, znajdujemy się teraz już w gołębniku lotowym. Są tu chyba gołębie do lotu, tak, przygotowane? Są tu czy już po lotach? Znaczy, już są, tak, po lotach, nie? Są już tutaj... że tak powiem, już i też po selekcji, już nie mówię o lotek, tylko mojej selekcji, też gołębie, które zostają już na przyszły sezon, samce, wiesz, wiesz, uważam, że nie ma sensu czekać, nie wiem ile, wiesz, nie wiem, pół roku znowu, żeby, wiesz, podjąć decyzję o tym, które gołębie zostają, a które usunąć, nie? Mhm. Te gołębie sprawdziły mi się najlepiej w lotach i one zostają na przyszły Czyli rok. Zostają na przyszły rok. I no mówię, tak jak mówię, tu są samce, jest ich tu, są tu 3 przedziały samców, po 16 boksów w każdym. Chciałbym już na tej hodowcę pokazać. Jak to wygląda? Estetyka i wykonanie jest perfekcyjne. To jest chyba system Hermesa, tak? Wszystko jest na Hermesie, wiesz. Bo to... widzę, wszystko jest zastosowane też na taśmach. No mówię, no, na Hermesie, na taśmach, wiesz, łatwe to sprzątanie. Mówię, jest to jakaś tam inwestycja, ale inwestycja, wiesz, dobra, bo mówię, oszczędza mi to dużo czasu.
nie tylko mi, tylko mojej żonie tak samo, bo zajmuję się wychowywaniem trójki dzieci, plus jeszcze gołębie, wiesz, jak mnie nie ma, także wiesz, to troszeczkę czasu potrzeba, wiesz, każdy hodowca wie, ile czasu potrzeba, żeby jakiś tam poziomie lecieć, nie? Dobra, a powiedzieć mi taką jedną rzecz, jak wygląda karmienie? Karmienie odbywa się w karmnikach tutaj poszczególnych boksach? Karmienie się, jak widzisz, odbywa się w karmnikach, mają tutaj, wiesz, zamontowane pojedyncze też karmienia w każdej celi, każdy jest osobna, ale to jest tylko, żeby tam ktoś nie pomyślał sobie, że tam karmię czy coś pojedynczo, bo tak nie jest, karmię, wiesz, na pełnym karmniku, gołębie, masz wszystko jest nasypane. Mimo to, że jest po lotach, ale w czasie lotów tak samo. To jest tylko do dodatków jakichś tam, wiesz, jakieś tam orzeszka wrzucić, tak, wiesz, rozumiem, po locie jakby... troszeczkę grytu dosypać, wiesz, każdy, wiesz, bo też, wiesz, dla każdego gołębia. No i to też, wiesz, jak dajesz im tam jakieś tam ekstrasy, że tak powiem, do tych pojemniczków, to wiesz, one też sobie, wiesz, pilnują bardzo tej celi, wiesz. To no tak, żeby po prostu... Troszeczkę, no działa na motywację, tak? Motywuje troszeczkę do tej agresywnej obrony celi, o tak powiem. A jakbyśmy mogli pokazać jakiegoś gołębia tutaj, takiego jednego z... No to pokażę ci. Przodujących? No to jest gołąbek, no, akurat, jeśli chodzi ci o, powiedzmy, takiego, mówię, no, na dzień dzisiejszy, to jest mój najlepszy gołąbek, on jest, nazywałem go... Mad Max. Nazwa skąd pochodzi? Nazwa pochodzi od mojego syna. Mój syn jest Max i jest, wiesz, szalony, zwariowany, wiesz, lata, wiesz, ma 2 latka, lata w całym podwórku, wszędzie, robi straszne zadymy. No i on też taki troszeczkę, wiesz, zadymiarz jest, nie? Dlatego go tak, wiesz, wyrwi, że jest taki nerwusek trochę, nie wyrywa się. I wiesz, i dlatego dostał taką nazwę. Na dzień dzisiejszy to jest najlepszy gołąb w oddziale w tym roku. Nie wiem, jak tam się będzie plasował dalej, bo jeszcze, wiesz, tego nie wiem, ale... Ale ogólnie, no, zadowolony jestem z jego poczynań w tym roku, nie? Fajnie. Jeżeli chodzi o kwestię na przykład potomstwa, to jest gołąb dwuletni, tak? To jest gołąb dwuletni, nigdy nie miał potomstwa. Aha, czyli typowo tylko i wyłącznie podloty. Tylko podloty, wiesz, myślałem, żeby go, wiesz, sparować teraz z jakąś samiczką i jeszcze coś tam z niego uciągnąć, ale uznałem, że... A jakbyśmy mogli tutaj hodowcom przy okazji powiedzieć w kwestii związanej z budową, jak dobierasz tutaj do hodowli na przykład gołębie, co jest taką, no, główną zaletą w budowie gołębi? Znaczy, wiesz co, ja jakieś tam swoje predyspozycje, jeśli o gołębia, to mam, wiesz, ja nie lubię dużych gołębi, nie lubię małych gołębi. Ja lubię średnie gołąbki, wiesz, mocno zbudowane, mocnej kości, mocnych pleców, żeby miały mocne plecy i, jak to się mówi, z wyrazistym oczkiem i tyle, wiesz, i musi biegać, no nic więcej, no wiesz, jeżeli, wiesz... Robisz przede wszystkim swoją robotę i... Tak, jeżeli, wiesz, posiadasz gołębie jakieś tam, jakiejś jakości tam gołębie, no to też, wiesz, i jakąś tam wiedzę posiadasz na ten temat, no to w sobie wyselekcjonujesz jakiś tam swój typ gołębi, nie? Wiesz, moim takim, wiesz... Moim takim, wiesz, docelowym punktem, do którego dążę, jeśli chodzi o lotowanie, no to jest lotowanie na, wiesz, dystansie 500-700 km, wiesz, i na takich gołębiach się skupiam, nie? No i tyle, no co ci mogę powiedzieć, no dobry gołąb, wiadomo, każdy to wie. Budowa musi być mocna, mocne skrzydło. Oparte o jakieś wyniki. Lubię też, wiesz, podchodzę też do gołębi, wiesz, na zasadzie... Na tej zasadzie lubię gołębia, też charakter gołębia, wiesz, do tego, na to zwracam uwagę, wiesz, jeżeli jest dobry gołąb, który broni celi, mocno jest taki, wiesz, troszeczkę agresywniejszy, tak, no to takie gołębie, wiesz, lubię, nie, musi wykazywać swój, wiesz, potencjał swój, potencjał tak, jakiś taki, wiesz, obronny celi i tak dalej, wiesz, nie, no to w jakimś tam sensie jesteś go w stanie, ty mam takiego gołąbka, jednego z tych moich roczniaków w tym roku, który 6 razy pierwszy meldował się u mnie na gołębniku, też miałby super, wiesz, wynik do kategorii A, ale jest poza 50. Aha, i wiesz, to... i ogólnie moje 6 najlepszych gołębi, które w tym roku mi latały, to są poza 50, nie? Także, wiesz, jeżeli chodzi o wyniki, to one by były jeszcze lepsze. Czyli typowanie przed sezonem nie jest w tym roku dobre. Znaczy, wiesz co, ja nie podchodziłem do tego typowania, wiesz, tam za bardzo, wiesz, nie typowałem gołębi, bo nie wiedziałem, co mogę oczekiwać, wiesz, nie oczekiwałem nic, wiesz, tak, no, tym bardziej, że gołębi są roczne, tak? Wiesz, tym bardziej, że roczne miały się tylko przelecieć, wiesz, i... spisałem je tak, że, wiesz, po prostu te starsze gołębie i te, które mi się pokazywały, wiesz, jakoś tam w lotach młodych w tamtym roku i na takiej zasadzie to spisałem, nie? No, że akurat tak chcę, że 6 tych gołąbków, których, wiesz, nie uwzględniłem w tej 50, no to okazało się... Ten gołąb bardzo charakterystyczny, bo jest biały, nie wyjątkowa barwa i też, żeby robił takie wyniki, tak? No czy wiesz, ogólnie jest gołąb z bardzo szybkich gołębi, to jest gołąb, wiesz, z Rolanda Jansena gołębi, nie?
typowo sprinter. No i no co, no pokazał, wiesz, jednak pokazał tą, wiesz, klasę na tych krótkich lotach, nie? I bardzo ładnie siadał, że tak powiem, nie? Byłem bardzo z niego zadowolony, nie? I jest dalej, nie? Także, wiesz, też oczekuję, że w przyszłym roku powinien coś tam, mówię, zdziałać jeszcze, nie? Mam nadzieję, że jak go wrzucę do 50 w przyszłym roku, no to będzie zrobi powtarzał 10 razy pierwsze. No na pewno nie powiem, no niech robi, wiesz, niech robi 3 razy pierwszy, no oddział, nie? Jak to się mówi, nie? Także zobaczymy, no oczekiwania są duże wobec niego tak samo, także, wiesz, głąb jest bardzo ładny, także możesz sobie zobaczyć. Budowę ma też kapitalną, nie? Typowo sprinterski ptaszek. Rozpierzył się już, wiesz, bo on, wiesz, już nie uczestniczył od 4 tygodni w lotach, bo to już komandę. No tak, to już koniec, właśnie już zaczął pierzyć. Tak, wiesz, one dostają, już nie latają, dostają karmę mocną i, wiesz, i walą ostro, nie? Także. No, no, z budowy jest bardzo, bardzo przystępny. No, także taki. O, i energii. Wyrywający się z rąk, tak, wiesz, bo jest u mnie, wiesz, większość tych moich głębi to jest taka właśnie, to są takie nerwuski. Zresztą ja lubię też to, jak go mi się wyrywa z rąk i też jest jakiś tam kryterium, jeśli chodzi o. O, wiesz, o selekcję, nie, że tak powiem. Nie, no przede wszystkim, że nie jest jakiś taki mdławy, tylko nie wykazuje lubię, jakąś energię. Ja osobiście nie lubię ptaków, które, wiesz, siedzą w ręce, jakby miały zemdleć, wiesz, na takiej zasadzie. Lubię energię, wiesz, jak bierzesz tego głębia w rękę, on czuje, że żyje, wiesz, tak, jak, pulsuje jak, cały, wiesz, i wiesz, wyrywa ci się jak sportowiec. Jak sportowiec, tak, no sportowiec też jest napompowany energią. No taki zostaje. Drugi gołąbek też ładnie się spisywał w tym roku, jest to gołąb z gołębi Benny Stevenika z linii Chipo. No mówię, no pierwszy siadał u mnie na gołębniku też z lotu 700 km, w którym brałem pierwszy raz udział, bo mówię, gołębie są młode, dopiero drugi rok, w tamtym roku lotowałem gołębiami młodymi i w tym roku, w rok wcześniej lotowałem jeszcze też gołębiami młodymi w 2016, dobrze mówię? Nie, 15, przepraszam. No i wiesz, i były te loty jakieś takie, wiesz, że po tym drugim locie, żeśmy zakończyli cały oddział loty, to zostało mi tych, powiedzmy, był ciężki taki lot przewiany, zostało mi niedużo tych powiedzmy teraz dwulatków, nie, może ich tu z 8 czy 9. Taka charakterystyczna rzecz u tego gołębia, ten białogon, tak? No ja taki mam jeszcze taką samiczkę, także się pomyliłem, wiesz, myślałem, że, wiesz, walną mi tutaj ten wylot niemiłosiernie z tej 700-ki. Chyba był, nie wiem, nie chcę kłamać, ale chyba 11 na oddział był. I ten. Mam taką samiczkę, myślałem, że to ona roczna, nie? No to jednak on, nie? I, no i tak, no mówię, to jest też półbrat tego mojego lotnika najlepszego, nie? Bo ten mój lotnik też jest z 50% to jest Lindlof i 50% Benny Steven gołębi, także też wiąże z nim jakieś tam nadzieje, mówię, to jest typowo stypeniczek, także wiesz, one się tam troszeczkę później rozwijają, także myślę, że jako powiedzmy ten trzyletni gołąb już zacznie tam mocniej, wiesz, bić, nie? A powiedzmy tutaj, zanim jeszcze przejdziemy do gołębi młodych, jak wygląda nastawienie tutaj do hodowli? Czy jest większe nastawienie na loty gołębi młodych, na loty gołębi dorosłych? Jak to się przedstawia? Bo wiesz, że są hodowcy, którzy typowo lotują na i przygotowują gołębie tylko na loty gołębi młodych. Jak tutaj w hodowli to wygląda? Wiesz, u mnie to jest tak, że wiesz, ja na loty do lotów gołębi młodych do lotów gołębi młodych nie przywiązuję za dużej wagi. Z tego względu, że wiesz, traktuję to jako bardziej jako trening i przyuczenie do zawodu, że tak powiem, niż żeby tam jakieś, wiesz, śrubować te gołębie i wiesz, nakręcać wyniki, wiesz, to wiesz, na spokojnie, wiesz, jak będą zdrowe gołąbki, wiesz, i dobrze wytrenowane, to też coś tam zrobią, jak to się mówi, nie? Ale nie podchodzę do tego z myślą o tym, żeby, wiesz, tak jak ty mówisz, wykręcać je i tak dalej, tylko żeby sobie, no, wiesz, przeleciały, nauczyły się, wiesz, zrobiły swoje doświadczenie i a na następne lata. I na następne lata można się, powiedzmy, takim gołębiem, wiesz, dłużej pocieszyć, że tak powiem, nie? A powiedzmy, bardziej się, no, na razie jestem na etapie budowania, wiesz, gołębnika ogólnie do gołębi dorosłych, nie? Także wiesz, bo to, no co tu jest, no, roczniaki i kilka dwulatków, nie? Powiedzmy ten, no bo tutaj mówimy o roczniakach, mówimy o tym, ale powiedzmy też jako taką dla hodowców taką informację, jak wygląda nastawienie pod kątem hodowlanym, czyli jaką moglibyśmy tutaj radę dać też hodowcom pod kątem właśnie, jak powinni postępować, żeby dbali o to swoje stado, tak? Jak to i w hodowli się odbywa? Czy wiesz, u mnie to się odbywa tak, że wiesz, ja bardzo duży nacisk kładę na zdrowie gołębi, nie? Bardzo często badam gołębie, badam też sam, żebym gdzieś tam mikroskop przeglądaliśmy też. I sam sobie, wiesz, jak tylko jestem tutaj, wiesz, praktycznie co 2 tygodnie jestem w Polsce, wiesz, także na taki, powiedzmy, 3-4 dni w czasie sezonu lotowego staram się być częściej, wiesz, i staram sobie sam badać gołębie, ale też jeżdżę i badam gołębie. Zawsze jeżdżę przed sezonem, robię takie konkretniejsze badania całościowe. Jeżeli tam coś jest, no to wtedy, wiadomo, leczę, a jeżeli nie ma nic, to nic nie robię, nie? I przez ostatnie, powiedzmy,
powiedzmy 4 lata, jak już jestem w Polsce z gołębiami, to jeszcze nie robiłem żadnych, wiesz, tam niepotrzebnych kuracji i tak dalej gołębiom, nie? Także wszystko opiera się u mnie na bazie naturalnej, że tak powiem, wiesz, naturalnego postępowania z gołębiami, niż tam, wiesz, szprycowania jakimiś niezbędnymi antybiotykami i tak dalej, wiesz. Także uważam, że to nie ma sensu i mówię, no. Jeżeli wiesz, masz jakieś tam, wiesz, jakimś tam zdrowiu te gołębie, są różne metody naturalne, które też pomogą ci w utrzymaniu zdrowia gołębi. No wiadomo, jeżeli coś, bo też nie unikniesz tego tak z młodymi, no, najczęściej z młodymi gołębiami, wiesz, że jeżeli coś ci wejdzie tam, czy jakaś choroba, przeważnie mi tu mówimy o adeno, bo to nic innego, niczym innym nie myślę, wiesz, bo gołębie też są szczepione co roku, wiesz, na ospę też są szczepione, dwa razy szczepię na paramikso młode. Te szczepienia główne to robię właśnie gołębiom młodym, wiesz, dorosłym gołębiom już mniej, że tak powiem, nie? No i tyle, no co, no zdrowie, wiesz, higiena przede wszystkim, wiesz, tu chodzi, jeśli chodzi o wodę, nie, bo karma to karma, wiadomo, wiesz, nie. No powiedzmy, bo teraz tak, tu nie, na kamerze tego nie będzie widać, pod rusztami mamy też rozwiązanie ściółki, tak, jest posypane, więc na pewno to wciąga wilgoć i działa to osuszająco, tak? Wiesz, no to metoda jest, tu metodę już w Anglii stosowałem, że tak powiem, gdzie jest, wiesz, pogody są dużo gorsze, jeśli chodzi o wilgotność. Nie? Duża wilgotność, duża wilgotność, tak? I wiesz, i tam już stosowałem, może nie te, wiesz, zrębki, bo tego tam nie było, ale na przykład u mnie był zawsze gołębik wysypany, wiesz, taką ilością tych grubych trocin, wiesz, nie? I to też wciągało tam jakoś tam tą wilgoć i to, wiesz, pomagało mi utrzymać ten gołębik, wiesz, w jakiejś tam suchości, że tak powiem, nie? Mhm. A tutaj, wiesz, no są szuflady, jest to podniesione na wysokości, powiedzmy, 25 cm. Jest tam około 5 cm nasypane tych zrębków, tej ściółki. Zawsze to robię, wiesz, przed zimą i wiesz, jak, powiedzmy taką późną jesienią, gdzie już zaczynają się te, wiesz, mocniejsze opady i tak dalej. No i tylko po to, żeby utrzymać tą wilgotność, wiesz, dobrą, dobre warunki w gołębniku, nie? No i nie sprzątam, wiesz, tego do powiedzmy tak przez cały rok, do powiedzmy następnej jesieni, że tak powiem. A powiedzmy teraz tak, bo tutaj widzę, jak mogą hodowcy założyć, mamy zamykane drzwi, tak? Oj, co się blokowały? Dobra. Na ulicy. Dokładnie. Mamy szyby, tak jakby założone takie. Czemu to ma to działać, tak? Bo jednak nie wiem, czy to jest do takiego uspokojenia gołębi przed... Znaczy, wiesz, no teraz się świeci światło, gdzieś tam oświetlenie jest tutaj w tych boksach, nie? No czemu to ma służyć? No służy temu, żeby, wiesz, troszeczkę spokojniejsze były te gołębie, ja to przymykam, wiesz, w czasie tygodnia to jest przymknięte, o tak, o, wiesz, uchylone, że gołębek sobie może wyjść do powidełka, wiesz, napić się, a tak sobie one tam siedzą, wiesz, zgasi światło, to jest taki lekki jest, tak. I ten, nie? No i też, wiesz, ja mam gołębik zwrócony, wiesz, powiedzmy tak na taki typowy zachód, nie, że tutaj te słońce mam też bije mi, nie, wiesz, przez te wloty, okna i tak dalej, a nie mam żadnych tutaj, wiesz, jakichś żaluzji, czy wiesz, jakiś rolet, żeby przysłaniać tutaj to. Tylko jest zastosowana taka przyciemniona, jakby węglan i to sobie tam, wiesz, łapie też, odbija też to światło, troszeczkę chłodniej jest wtedy tam, wiesz, z tyłu, nie? I tyle, no, na takiej zasadzie, nie? Jeżeli chodzi jeszcze o poddasze, to widzę, zastosowanie też jest takie przymykanie sufitu, tylko chyba to jest stosowane, czy nie? Znaczy, wiesz co, to jest cały czas otwarte, to tak powiem, nie teraz, nie? Wiadomo, w zimie, gdzie jest chłodnie, to troszeczkę to przymykam gdzieś dotąd i tyle, nie? A tak jest, wiesz, tu jest pełnie sufit. W środku widzę, właśnie, jest pełny, czyli powietrze świeże wchodzi od razu idzie do góry, wiesz, więc... Wiesz, wiadomo, natlenia się gołębnik, nie? Ale nie ma tutaj, wiesz, jakichś tam frontowych przeciągów, wiesz, jeśli chodzi o gołębie, tylko wszystko sobie, wiesz, można idzie do góry, nie? I tam mówię, tak jak są gosiory gdzieś delikatnie są podniesione, nawet widać światło, te tam przemykające. Aha, czyli no, uciekam, czyli tak. Całe ciepło, które się nie ma taśmy, kumuluje, wszystko do góry, radzę, nie, wiesz, cały czas zresztą czuję, że świeże powietrze, jest troszeczkę gorąco, bo wiem, jest taka pogoda, jaka jest, nie, ale... No powiem szczerze, ale... jak w domu. Nie, warunki są, moim zdaniem, są idealne, nie, są jakieś tam jeszcze niedociągnięcia, które, wiesz, tam będę jakieś tam poprawiał, jakieś tam, udogadniał sobie, tam, powiedzmy, tą hodowlę. Na przestrzeni lat. Na przestrzeni tej, wiesz, w przyszłym roku, no, no pracy trochę jest przy tym, wiesz, jeszcze, wiesz, nie mam na tyle czasu, żeby po prostu poświęcić tego, temu, wiesz, 100%, także, wiesz, a w miarę czasu, wiesz, wszystko A mam jeszcze pytanie, bo tutaj pewnie hodowcy będą zainteresowani, a ja to zwróciłem na to uwagę. Tutaj w pojnikach wiem, że są dodawane te ząbki czosnku, tak, jakby można powiedzieć, jaką to ma zaletę? Znaczy, wiesz co, ogólnie to ma zaletę bakteriobójczą, że tak powiem, nie? Wiesz, ja to stosuję od
nie wiem, gdzie przez ostatnie 10 lat, wiesz, w Anglii to stosowałem i tu stosuję i dlatego, wiesz, za każdym razem, kiedy jadę do lekarza weterynarii badać gołębie, to wiesz, on się dziwi, że wiesz, no jak, nie robiłeś nic, żadnej kuracji, nic, no nie robiłem, no słuchaj, nie ma sensu, wiesz, no podaję mi to raz w tygodniu, wiesz, do wody, wiesz, zawsze robię tak, że wiesz, mam takie wiadro 10-litrowe, wiesz, tam kilka tych ząbków czosnku, wiesz, wycisnę, wrzucam na noc, zostawiam to, później to odcedzam, wiesz, i rozlewam to wszystkim gołębiom, wiesz, czyli lokowym, gospodzie, młodym czyli i tak dalej. Ten wiesz, wywar, nie? Który po prostu jest wyciskany przez maszynkę, wkładany jest do wody, leży całą noc, na drugi dzień przez sitko jest przyciskane, to tam przebierane i do pojników, tak? No i to, wiesz, to bije, no i... Czyli tak naprawdę do wody chyba podczas sezonu nie jest dodawane nic chyba, tak? Tylko znaczy, wiesz, no, wiesz, w sezonie lotowym to podaje jakieś tam elektrolity, wiesz, w miarę, wiesz, dystansu i tak dalej, jakieś tam środki są podawane, nie? Ale ogólnie raczej nie, czysta woda, przepraszam, wiesz, tam powiedzmy na 6 dni, 4 razy jest, 4 dni jest czysta woda, że tak powiem. Mówię, no w tym roku lotowałem tak, że wiesz, no, samiczki są tam, wiesz, przedzielone, wylatują przez takie przesuwne na froncie gołębnika dla samic. Kiedy są, wiesz, podczas tego, jak w tych paru minut, jak są na oblocie, no to wiesz, samce przeganiają tutaj przez ten korytarz. Właśnie moglibyśmy pokazać, bo... Same te będzie widać. Samce przyganiałem tutaj, otwieramy tutaj łazienka jest, nie? I wiesz, i tu są samiczki, właśnie teraz siedzą, wiesz, tu je przyganiałem samce, no i samiczki sobie wtedy trenowały, nie? No wiesz, później tam zamykałem korytarz, wiesz, samiczki po oblocie sobie wchodziły tutaj, samce w międzyczasie wypuszczałem, przeganiałem je tutaj i tu były karmione, wiesz? Czy mi się zdaje, czy to jest prysznic dla gołębi? To jest prysznic dla gołębi, tak, wiesz, w każdej wolierze mam założony prysznic, wiesz, bo... Wiesz, duży nakład, wiesz, nacisk kładę na to, żeby, wiesz, żeby kąpać gołębie, wiesz, i one to uwielbiają, nie? Wiesz, tu mają miskę, wrzucam im to tutaj, czyli sól jest zawsze tutaj, wiesz, sypię trochę soli. Powiem hodowcom, że jak odwiedziłem bardzo dużo hodowli, to jeszcze prysznica w żadnym z gołębników nie widziałem, ale fajne rozwiązanie, bo jest... No przydało się, powiem ci ostatnio nawet, bo sam sobie tu wziąłem prysznicę, jak było tak bardzo gorąco, wiesz, także na pewno działa, wiesz, ochłodziło mnie fajnie, super, wiesz. Ale tak, fajnie, bo jest odizolowane od wiatru, bo jest tak, mamy siatkę, za siatką mamy płytę komorową, tak? Tak. Więc wiatr tutaj no jako, też. Jak się to mówi, no, hula? Nie hula, wiesz, tu jest tylko małe takie, wiesz, otwarcie, nie? I jest od dołu, no ciągnie, wiesz, tak, widzisz, nie? Ale to... Ale to służy tylko i wyłącznie, tak. Wiesz, tutaj też jest ta część otwarta. No mówię, w przyszłym roku będę lotował inną metodą troszeczkę, jeśli chodzi o wdowieństwo, nie wiem, że tych partnerów będę trzymał w domu, nie? I właśnie tu z tyłu będzie zrobione, tutaj będzie zrobione to otwarcie i tam z tyłu będą te, wiesz, partnerzy. Ale wiesz, też samiczki od samców staram się trzymać w jakiejś tam większej odległości, żeby się nie słyszały. Nie słyszały, też o tym słyszałem. I wiesz, tu mam podwójne, wiesz, drzwi, wiesz, tu mam, wiesz, tu jest jakieś, wiesz, 3-4 metry, 3 metry powiedzmy, zanim tam samce cośkolwiek usłyszą, nie? Dokładnie. Wiesz, i one sobie tu siedzą. To będzie gołębik, w przyszłym roku to będzie gołębik typowo dla samic. Będzie jeszcze tam, wiesz, jak to się mówi, udoskonalany, żeby tam, wiesz, ich motywacja działała i tak dalej w miarę moich oczekiwań, że tak powiem. No i tyle, no wiesz, też są one tutaj... Tutaj widzę, jakby można nawet hodowcom pokazać, tu widzę, jest system zastosowany, cel tych, samozamykających się, tak? Wiesz, że te cele, no wiesz, no ogólnie system, zamysł jest dobry, że tak powiem, nie, ale troszeczkę jest nie, no, czy troszeczkę, dla mnie to jest niefunkcjonalne było bardzo, bo tak ci mówię, że one samo miało to ułatwiać pracę, a jednak, wiesz, skomplikowało trochę tą robotę i wiesz, sytuacja była tego typu, że wiesz, że podczas tego, jak tu były na przykład samce, zamkły się dwa samce, wiesz, w celi, bo to się zamykało im tam za ogonem, nie, i dwa naraz pakowały się, no to z automatu jeden był bez głowy, albo były tak pobite, że głową, nie. Także zrezygnowałem z tego, powkręcałem tam wkręty, żeby to się nie zamykało i tak. Czyli jak rozumiem, tak po prostu zostało, dwa samce weszły w cele, no, by było i ogień, bomba, tak? To było, to czyli po prostu jeden wychodził bez głowy, a... Jeden nie doczekał lotów, że tak powiem, nie? Także wiesz, także zrezygnowałem z tego i tyle, nie? No uważam, że no... Nie wiem, no byłoby to dobre, jeżeli to by działało, jeżeli, wiesz, gołębie by naprawdę nie wchodziły jeden, wiesz, dwa tam razem, to by było to jakieś tam, wiesz, udogodnienie, no ale będę tutaj w jakimś stopniu ulepszał jeszcze na przyszły sezon. Wiesz, chodziło o to, żeby te samice, wiesz, jednak się nie parowały czy coś tam, wiesz, chociaż nie miałem tu problemu z parowaniem, teraz może one tam troszeczkę się już, wiesz, bo po sezonie tu już siedzą tutaj, nie, ten, ale nie parowały się, wiesz, nie było tam jakiejś akcji, nie, z tym, ale mówię, no chcę to ulepszyć i na pewno w przyszłym roku to będzie inaczej wyglądać, nie? Powiem szczerze, że... Ale ogólnie będzie to, mówię, typowo samic, to będzie typowo gołębnik dla samic, wiesz, tutaj dla wdów. Powiem szczerze, jak tutaj właśnie przeglądam tą hodowlę, budowę gołębników, to jest bardzo sprytnie rozwiązana. Pod siebie, bo przede wszystkim widzę, tu mają samice porobione swoje, tak, poszczególne boksy. Jest przedział, gdzie samice z samcami się nie słyszą. Boksy są... Znaczy, wiesz, ja ogólnie mam, wiesz, taki, wiesz, jak to się mówi,
korytarz między gojemnikiem lotowym a rozpodowym, wiesz, że tu przechodzę też po stąd, mogę przejść też do rozpodowego gojemnika, wiesz, także wiesz, wiesz, jak przychodzisz tu, wiesz, robisz jakąś pracę, jeśli chodzi o gołębie ochotowe, no to wiesz, czy sprzątanie, czy karmienie, no to wiesz, to ja wiesz, wchodzę czy z tamtej strony, w tą stronę, czy w tą, w tam, wiesz, i tak nie dalej. Ma z tym problemu, nie? Także nie ma z tym problemu, nie? No mówię, no to jak mówię, jak leciałem w tym roku na tym na obiegu, nie, na tym, wiesz, tak powiem, no to wiesz, to działało, wiesz, samce przychodziły tu, samice wylatywały, samce przychodziły i na odwrót, nie? Karmienie samic tu się odbywało, samce u siebie i tyle, nie? Mówię, w przyszłym roku to troszeczkę, wiesz, bo nie podchodziłem, wiesz, też w tym roku do tego sezonu za, wiesz, za... względu też na pracę, za mocno, tak? Na pracę jak na pracę, ale też wiesz, z tego względu, że wiesz, oczekiwań nie miałem dużych wobec tych gołębi, bo wiesz, stado jest młode, wiesz, dwuletnie, nie? Tak? No wiesz, no, 90% gołębi to są gołębie roczne, nie? A reszta to są te dwulatki, które wiesz, za młodego nie były przelotowane i miały 5 lotów za roczniaka, także wiesz, no co to możesz oczekiwać od takich gołębi? Dokładnie. Ale mówię, no... Ważne, żeby robił swoją robotę. Słuchaj, gołębie są, czas, tak? Wiesz, gołębie są, wiesz, z dobrych, wiesz, z dobrym pochodzeniem, że tak powiem, nie? I wiesz, oczekiwania mam duże, wiesz, swoje, dla mnie ten sezon w tym roku jest bardzo udany, jestem bardzo zadowolony, także wiesz, zrobiły więcej niż oczekiwałem, taką mogę powiedzieć, nie? I jak to się mówi, śmieję się, że wiesz, że żona moja może mieć większe pojęcie ode mnie, że tak powiem, nie, bo wiesz, praktycznie przez 70% sezonu moja żona, wiesz, karmiła gołębie i tak dalej, wiadomo, moje tam jakieś wskazówki były, ale wiesz, ona chodziła koło tego, nie? Także wiesz, że powiem ci, że nawet śmiać mi się chce, nie? Że tak powiem, nie? Także wiesz, no... Czyli, wiesz, klasa gołębi pokazała swoje, o tego mogę powiedzieć, nie? I tyle, nie? Czyli żona jest jakby takim menadżerem. Loft menadżerem. Menadżerem gojemnika, który... Między karmieniem dzieci jest loft menadżerem, wiesz, no. Czyli, wiesz, czyli... ja zawsze jej tłumaczę, wiesz, że ma tutaj, jest, to ma troje dzieci, a tu ma troszeczkę więcej dzieci, to musi więcej czasu zająć, spędzić z tymi dziećmi, że tak powiem, nie? No ogólnie wiesz, no bo ja mi widzisz, no to jest tu blacha, wiesz, bo to jest przedłużenie gojemnika. Tak, a mówiliśmy akurat na zewnątrz, ten gojemnik jest dachem chyba płaskim. Tu nie ma jakiś tam dachu skośnego, gdzie może się powietrze utrzymać, ale chyba widzę, tak, gołębie się czują bardzo swobodnie, bo i gołębie od góry siedzą, żeby jakby było za ciepło, to ciepło by szło do góry, gołębie by się bardzo piały na dół, tak? Znaczy powiem ci tak, wiesz, no ja nawet tak czuję, że teraz jest to tak chłodnie, nie nawet, nie? Jak tam w tamtym gojemniku, nie? Ale... wentylacja jest bardzo dobra z tego względu, że jest tutaj ta woliera. Tu pod spodem jest też siatka i na tym są wysypane te zrębki. To też wiesz, to drzewo też jednak oddycha. Osusza też, ale oddycha, wiesz, nie? Wiesz, tutaj na tej ścianie te są szpary, wiesz, bo ten gołębnik jest mój rozpodowy, wiesz, zbudowany z takich desek, że są minimalne szparki między tym i to z tego względu właśnie, żeby ta wentylacja była też dobra. Nie zamykałem go tam, wiesz, żeby jakiś był szczelny bardzo. Wiadomo, żeby tam się nic nie dostało. A powiedzmy, teraz tak, jeszcze takie mam zapytanie od ciebie. Zdrębka, która jest położona na spodzie podłogi, ona jest... powoduje, że ten kał się obsypuje na dół, tak? Za każdym razem. Znaczy wiesz, widzisz, że tu wiesz, to też nie jest... Niesprzątany jest od... nie chcę ci kłamać, ale... Znaczy, bo, od stycznia na pewno. No dlaczego o tym mówię? Bo dużo hodowców mówi, a będzie się pyliło, będzie się kurzyło. Byłem już u kilku hodowców, którzy korzystają ze zrębki i bardzo sobie chwalą, bo tak jak widzę, tutaj kał od góry jest, w ogóle prawie go nie ma, a to co się osuszy zawsze spada na dół, tak? Słuchaj, uważam, że wiesz, że wiesz, nie znam hodowcy osobiście pana Marka Trzaski, ale uważam, że wpadł na świetny pomysł i wydaje mi się, że wiesz. No zresztą właśnie, no, u niego to prezentowaliśmy. Że wiesz, u mnie, wiesz, ja jestem z tego bardzo zadowolony, wiesz, stosowałem inny materiał lotując w Anglii. Też to działało. Chyba tylko, kolby, wiesz, kukurydzy są, no, też, kolby, ale to tak. No kolby są też, wiesz, ale nie stosowałem kolb, tylko wiesz, mówię to o tych trocinach, nie? Ale to wiesz, częściej trzeba było wymieniać, to wiesz, tak się nie ociera, wiesz, drobniejsze są po prostu i wiesz, częściej sprzątać trzeba. Klei też, tak? I troszeczkę też się, wiesz, lata to też, wiesz, że tak powiem, nie? To kapitalny pomysł. Jestem z tego bardzo zadowolony, wiesz, używam to i będę to używał, wiesz, nawet będę, wiesz, w przyszłym roku, jeśli chodzi o gołębie lotowe, moje samce, będę siatkę też tam, wiesz, na tych rusztach, wiesz, tą plastikową mam. Taką chyba, wiesz, tak? Wiesz, nie wiem jaką, ale mówię, siatkę dokładnie na rusztach, żeby po prostu, wiesz, one w tej części, gdzie siedzą, na korytarzu nie, ale w tej części, gdzie siedzą, żeby, wiesz, po prostu sobie tam, wiesz, na tym ruście siedziały, bo, wiesz, uważam też, że gołębie lubią to, wiesz, lubią tak, w tym się bawić, wiesz, grzebią jak kury, tak, to jest, jak osuszy, to za każdym razem spada na dół. I lubią odpoczywać na tym, wiesz, no mówię, no natura, wiesz, no drzewo. I przede wszystkim też zapach, czuć z tego, że to się unosi, co nie? Tu zapach stoimy... jest bardzo dobry, wiesz, no, też, wiesz, no tak jak mówią, wiesz, u mnie tam niektórzy hodowcy, tutaj co kilku mnie hodowców było, też to widziało, mówi, o kurczę, wiesz, bo to jakieś grzyby w tym siedzą, to tamte, mówię, no kurde, no grzyby, wiesz, no grzyby, jakie grzyby, no. Wiesz, ja nie mam tu problemów z grzybem, wiesz, badam też gołębie na grzyba i nie mam żadnych grzybów, nie, i to też jest dłuższy czas, nie, ale wiesz, tak jak ten, działało, mówię, tak. Wiesz, używam w sezonie też dużo probiotyków, wiesz, zasiedlam gołębie, one, wiesz, tak
no, zasiedlają też ten kał tymi, wiesz, tymi dobrymi bakteriami i no, nie ma, no zdrowie jest przede wszystkim w gojniku i tyle, nie? Bo tutaj też, co podkreślaliśmy, podawanie probiotyków poprzez wydzielanie kału przez gołębi działa na zasiedlanie ściółki, tak? Tak, no. Bo czasem też hodowcy mówili, a, że tam gdzieś spryskują tym florą jakąś tam poprzez właśnie dawanie jakichś preparatów i poczęła, bo jak gołębią się podaje, to gołąb wydalając kał już zasiedla to, tak? No raczej tak. Więc nawet zresztą u pana Marka też podkreślaliśmy to, że to też na tej samej zasadzie działa, tak? No to no, nie jest tak samo, powiedzmy, nie, że to wiesz, na takiej zasadzie, nie? Wiesz, jeżeli ktoś ma jakieś tam pojęcie, to jest w stanie sobie to, wiesz, wyobrazić to, tak, przemyśleć, tak. I tak dalej, wiesz, i tu nie ma jakiejś dużej filozofii, wiesz, tylko trzeba, wiesz, po prostu chwilę usiąść i pomyśleć, że tak powiem, nie? Także, no to u mnie działa, wiesz, no. Tyle, no co tu mogę powiedzieć, nie? Dobra, no nic, widzę, tutaj miejsce na kompanii gołębi jest super. Pierwszy raz się takim czymś spotkałem, ale naprawdę jestem mega. Ciepłej wody nie ma. Mega podziwu. Ale wiesz, w zimnej w zupełności nie, no, sobie no, bardzo dobrze radzą, nie? Także wiesz. No nic, przejdźmy może na gołębnik jeszcze gołębi młodych, tak? Tam byśmy pokazali przede wszystkim gołębie młode, tak? Bo dzisiaj też był chyba jakiś mały trening. No był trening z 30 km, że no, rozprysły się, wiesz, bo tam tato mi wywoził te gołębie. Po wypuszczeniu zaraz jaszczą uderzył, to rozprysły się jak muchy, że tak powiem, nie, i widziałeś to było, nie? No wracały grupkami, czy nie? Wracały grupkami. Chociaż jedna chyba, dwa gołębie rozbite, no, wiesz, no także, no. Ale no, praktycznie nie liczyłem tego, ale tak patrzę wzrokowo, no to wszystko jest, nie? Ale trochę czasu w niektórym zajęło to. Za duży power u gołębi. Poweru może jeszcze nie ma, ale wiesz, przestraszyły się. Wiesz, u młodych nie musi być power, żeby było zdrowy. Dobra, no przejdźmy na gołębiki młodych i tam pokażemy więcej. No co, no przeszliśmy teraz do w sumie przyszłości tego gołębnika, tak? No można tak powiedzieć, no przeszliśmy do gołębnika gołębi młodych. Składa się też od dwóch przydziałów, również z cele Hermesa. Wiesz, na dzień dzisiejszy one są, powiedzmy, tak jakby otwarte na metodę, jak powiedzmy, siodełkową, że na siodełkową. Właśnie by można to już siodowcą pokazać, jak to wygląda? Na siodełkową. No ale to mówię, to są też przystosowane cele do metody wydobieństwa, którą w przyszłości chcę lotować gołębiami młodymi. Może w przyszłym roku, jeżeli czas pozwoli. No, młode widzicie, no, kapitalne zdrowie, że tak powiem. Powiedzmy teraz taką jedną rzecz, taśma jest zastosowana tylko na gołębi młodych, tak? Tam do gołębi dorosłych już idzie inny system. Tak. Znaczy ten sam, tylko inny... Ten sam system, tylko nie, no inny regał jest. A myślałem, że po prostu jest przez całe gołębi przeciągnięte. Nie, nie, nie. Ale nie, mamy wojlerę, która nam... Tutaj, tak. Tutaj i tutaj, wiecie, wojlera ci przedziela górniki, nie? Rozumiem. Także wiesz, no i też mówię, no rusz, ty widzisz, no... higieny u mnie nie ma. Wiesz, o co chodzi? Inaczej, u gołębi młodych zdaje mi się, że dużo hodowców praktykuje system niesprzątania do lotów gołębi młodych początkowo, tak? Znaczy wiesz, ja ogólnie robię totalną dezynfekcję tego gołębnika po lotach gołębi młodych na zimę. I później jest tutaj w tym gołębniku siedzą wszystkie samice, wiesz, lotowe i rozpłodowe nawet, nie? Wiesz, siedzą tutaj, nie? W tym roku będę je przerzucał, wiesz, w tamtym roku tak się działo. W tym roku część gołębi tutaj będzie, tylko rozpłodowe, a moje lotowe jednak będą tam w tych wolierach tych otwartych, wiesz, tak żeśmy mówili, nie? Tutaj mam ja też system chyba przygotowany do wdowieństwa na młodych, tak? Jest do wdowieństwa. Ja można właśnie zobaczyć sobie to. To jest tak, że wiesz, mamy, powiedzmy, że sobie, wiesz, rozdziela sobie tam, powiedzmy, przed lotami te gołębie młode, samiczki od samic, nie? I powiedzmy, samczyki sobie tu siedzą. Ta część jeszcze będę zabudowywał tutaj ten front, żeby wiesz, one tu wspólny korytarz mają, żeby się nie widziały, wiesz, nie? I no i tyle, no wiesz, no jak typowa, wiesz, typowa zabawa, wiesz, nie? Wiesz, raczej tam jakiejś tam filozofii nie ma, wiesz, nie? Tydzień będą, wiesz, rozłączone, nie będą się widziały i przeloty sobie wpuszczać i one sobie tu będą miały miseczki i będą sobie bajować, nie? Ale to mówię, no to nie na ten rok, na pewno, może na przyszły rok. Też będzie to zastosowane. Będzie karmniki aluminiowe. Karmniki aluminiowe. Chyba najprostszy system też ułatwiający. My, wiesz, jeśli chodzi o higienę, wiesz, pod rusztami higieny nie ma jako takiej, wiesz, bo tak jak mówię, no jest ten suchy ruszt, na tym wszystko leży. Nie jest tutaj ten suchy róż dlatego, żeby wiesz, że gołębie mogły po tym chodzić, wiesz, i to wymieszać i tak dalej, tylko jest po to, żeby po prostu wyciągał wilgoć z tego kału, który tam spada, wiesz, i wysuszał się. Ale przede wszystkim to jest dużym atutem, że tutaj no nie ma kurzu właśnie. Kurzu nie ma, wiesz, to sobie też jest tutaj. Ja dodam taką informację, bo pewnie wielu hodowców nie wie, a dowiedziałem się to bardzo niedawno, że ruszt jako był wykonany po to dla hodowców, żeby kurz spadał pod ruszta i żeby gołębie podczas latania nie podnosiły tego kurzu do góry, tak? Więc dodatkowo jeszcze to zastosowane było pod względem kału, żeby kał tam wpadał.
słyszał, tak? No tak, wiesz, no ja to, wiesz, no mówię, ja to tylko stosuję ten suchy róż pod spodem, żeby, wiesz, wysuszał mi ten kał jak najszybciej, żeby nie było tu jakiejś, wiesz, nie, wiesz, zbędnej wilgoci nawet z tego kału i tak dalej, żeby to się, wiesz, jak najszybciej, wiesz, uwładniało. Tu mamy chyba gdzieś koło 25-30 cm, tak? Róż, no, to, 25 cm, tak jak tam, pan tu był, to jest zupełnie... Ta sama konstrukcja, tylko jedynie jest tu konstrukcja inna, bo... korytarz jest zabudowany i ta część tutaj w Gębniku na, powiedzmy, na tej przestrzeni środkowej jest otwarta, nie? Że wyciąga ten, nie? A czy jest regulowany tak samo. Ale teraz tak, bo powiedzmy, no bo tam robiliśmy u starych w korytarzu, a tutaj dlaczego ten mamy zastosowany wewnątrz? Powiem ci, że tak, wiesz, jeżeli korytarz jest węższy niż ta przestrzeń tutaj, nie? I dlatego, wiesz, u młodych ja uważam, że jest bardzo ważne natlenienie tego Gębnika, dlatego, wiesz, są te woliery dwie po bokach i te gębie praktycznie siedzą cały dzień na wolierach. Nawet, wiesz, teraz mają troszeczkę luzu i dałem, żeby już tam po prostu sobie łapały pomału te celki, niech tam się troszeczkę wygłupiają, a tak przeważnie cały dzień są na wolierkach, wiesz, one są karmione w gębniku rano po oblocie. Otwieram im te woliery, one są wganiane tam sobie, same tam wchodzą na te woliery, zamykam te wolierki, wiesz, tutaj, żeby nie wchodzić do gębnika i cały dzień siedzą na powietrzu, wiesz? A powiedzmy jeszcze tak, tutaj, jeżeli chodzi... No i mówię, ta przestrzeń jest tu większa, wiesz, i tu, mówię, więcej tego tlenu jest, nie? Zresztą tutaj teraz tak, no, nawet jak powietrze tak, idzie, to powietrze idzie do tego miejscu, nie wieje go... Wiesz, jeżeli siedzą tu jakieś ptaki, to nie wieje im, wiesz, i... A powiedzmy jeszcze taką jedną kwestię związaną z przygotowaniem gołębi do sezonu, bo teraz tak, ja tutaj się dowiedziałem, że gołębie są dopiero gdzieś w czerwcu rozlatywane, tak? Znaczy, wiesz, ja praktykuję taką, no nie wiem, czy swoją metodę, czy no, ja to po prostu robię z doświadczenia, wiesz, miałem zawsze problem kiedyś tam w przeszłości z tym, że, wiesz, dużo gołębi mi odchodziło od domu i tak dalej, wiesz, i wiem, że stosują inni hodowcy też taką metodę, ja wiesz, nigdzie tego nie wyczytałem, tylko po prostu z własnego doświadczenia zrobiłem sobie tak raz kilka lat temu, że, wiesz, że wstrzymałem gołębie z wypuszczeniem do, powiedzmy, połowy czerwca, dostawały mocną karmę, wiesz, wiesz, nabierały na siebie pięknej masy, wiesz, rozbudowywały się ładnie, wiesz, ich kościec i tak dalej. Spierzały się w międzyczasie ładnie też, bo, wiesz, zawsze zaciemniałem młode i, wiesz, przez ostatnie 8 lat zaciemniam gołębie, te pierwsze lęgi. Wiesz, wiesz, one są ładnie upierzone, wszystko, wiesz, zdrowe, mocne i zapasione, że tak powiem, nie? I wiesz, jeśli mniej więcej zawsze tak w połowie czerwca, końcem czerwca, wiesz, zamykam im te woliery, bo one, wiesz, przyzwyczajone są do wychodzenia na te woliery, no to zamykam im to. Tutaj wkładam na taką deskę dość dużą do całego, na taką szerokość, taką 2 metry kwadratowe. One sobie na tą deskę pomału sobie wychodzą, wiesz, i łażą jak kurczaki, powiedzmy, przez 2 tygodnie tam po dachu, nie zrywają się, wiesz, nie odlatują. Nie odlatuje, nie ma strat przy gołębiku, tak? No i wiesz, i to jest też taka metoda, wiesz, wiesz, jak wszyscy hodowcy mają problem z, czy większość hodowców ma problem z adeną, wiesz, u mnie, wiesz, jest ten problem też, ale problem jest, wiesz, przeze mnie wywoływany, że tak powiem, nie? I właśnie wtedy, jak już one wychodzą na ten dach, po 2 tygodniach takiego, powiedzmy, łażenia po dachu, wiesz, skracam im karmę do, wiesz, dietetycznej karmy i próbuję jakoś tam zmotywować do lotu. No to biorę szmatę i heja, wiesz, nie? One w międzyczasie, wiesz, powoduje to u nich to jakiś tam stres. Też po tych 2 tygodniach nie chcą wychodzić, wyganiam je z gojemnika, wchodzę tu z taką, mam flagę Polski na patyku, one się tego boją, wiesz, wyganiam to, bo latają po ścianach, że tak powiem, wychodzą na ten dach. 2 dni i wszystko, wiesz, z automatu wymiotuje, żyga i tak, i wiesz. Zresztą i... tak jak tutaj hodowcy pewnie będą widzieć, i... u Bartka, Bartek też tutaj coś takiego podkreślał, że to nawet nie chodzi może tyle nawet o samo jakby adeno, tylko o to, że ten gołąb przy dużym wysiłku, jak są przypasione, muszą... Znaczy, wiesz, u mnie to jest adeno, bo ja to zbadam zawsze, wiesz, o co chodzi. A to, co tam, powiedzmy, Bartek mówił, czego jeszcze tam do końca nie słyszałem, ale, ale wydaje mi się, że mu chodzi o to, że, wiesz, jednak, wiesz, gołąb jak nie jest w formie zapasiony, no to też, wiesz, z wysiłku zwymiotuje, nie, że tak powiem, nie? Bo jest, nie jest jeszcze rozlatany i tak dalej, nie? To też się zdarzy tam pojedyncze sztuki. Czyli u mnie też się to nawet teraz zdarza, wczoraj widziałem, na, wiesz, jak po wlocie. Czyli jak rozumiem, po prostu jest wywoływane adeno specjalnie po to, żeby już potem podczas sezonu to zapobiec temu, tak? To chodzi o to, żeby to zapobiec i tego, wiesz. No, oprócz tego też stosuję, żeby, wiesz, ja tak po prostu myślę, że, wiesz, że to adeno jednak, wiesz, powodowane jest tym stresem, wiesz, mam tutaj tą przyczepkę, wiesz, i też zanim zacznę w ogóle jakiekolwiek wywózki, wiesz, swoich gołębi młodych, to one tam, powiedzmy, te 30 razy w tej przyczepie śpią, nie, i już są spokojniejsze, wiesz, że jak wkładam je, to nie ma tam jakiegoś harmideru, tylko tak, tak. Po prostu wkładam i on śpi sobie, nie. I są bardziej zrelaksowane, wiesz, też nie ma teraz, wiesz, teraz jesteście, wiesz, jako 2 obce osoby tutaj, to, wiesz, to no, się to troszeczkę tak, boją, tak, nie? Ale wiesz, jak ja tu jestem sam, na przykład wchodzę, czy ja, czy moja żona, to, wiesz, te gołębie nie ma prawa uciec z tej celi, wiesz, no ja podchodzę sobie... Nawet tego, tu, co można zwrócić waszą uwagę,
cele, jak widzimy, są cele gdzieś powiedzmy 30 cm w głąb, tak? Więc powoduje to, że gołąb, nawet jak tutaj jakaś osoba przechodzi, on się cofnie do tyłu, frontalnie, nie boi się, tak? Nie podchodzisz do gołębia, on się z automatu delikatnie cofa, wiesz, ale to tak na początku, wiesz, teraz jak one, wiesz, już mnie, wiesz, wiedzą, kto ja jestem, wiesz, że jestem ich tato, że tak powiem, nie, to wiesz, to one sobie siedzą tu spokojnie, wiesz, nawet tam po drodze. Mają to zaufanie, tak? Zaufanie mają, wiesz, nie. Nie, bo akurat tak mówię, wiesz, bo... wiedzą, od kogo dostają jeść i wiesz, i... Mówię przy okazji, bo ze względu na to, że u hodowcy kręciliśmy materiał odnośnie cel i on właśnie o tym bardzo zwraca uwagę, że jeżeli są cele za wąskie w głąb, to po prostu te gołębie się boją i uciekają, bo nie mają gdzie uciec. Jeżeli mają te cele głębsze, on się cofnie po prostu trochę do tyłu i na spokojnie... I czuję się, wiesz... Bezpiecznie, tak? Bezpiecznie się czuję, wiesz, jak w małym domku, że tak powiem, to... No nie, to na takiej zasadzie, nie? No, jeżeli... no kwestia, wracając do tego sprzątania, nie? To jak ci mówię, no... Sprzątane będzie po lotach gołębi młodych, będzie dezynfekcja, bo to wiesz, myję ten gołębik cały, wiesz, no do zera, do zera, pryskam, wiesz, rozkładam, bo to wiesz, funkcjonalne to jest bardzo, bo to wiesz, wszystko wiesz, rozbieram, wiesz, każdą... Aha, bo jest na poszczególne części rozbieram, tak? Każdą część, wiesz, myję. Zresztą jak widzę, to jest sklejka, więc to nie spowoduje, że ten, że znaczy, nie, wiadomo, drzewo się tam coś tam ten, ale to mówię, bez szaleństwa, nie wiesz, nie maczam tego czy coś, tylko mówię, myję to, trochę czasu temu poświęcam i tyle, no dezynfekcja, wiesz, i tyle. No dobra, nic, no przyjdziemy jeszcze może na zewnątrz, tam byśmy opowiedzieli o jakichś gołębiach, które są w hodowli, tak? Przyjechaliśmy teraz już do drugiej miejscowości, gdzie się znajdują gołębie rozpłodowe. Zaprezentujemy tutaj u pana Krzysztofa Szkolnego gołębie, które, z których czerpie młode, z których wiąże z nimi przyszłość i nadzieję na kolejne lata, jak można właśnie tutaj opowiedzieć o nich. Znaczy znajdujemy się, mówię, w gołębiku rozpłodowym numer 1, że tak powiem. W pierwszym bocie. Byliśmy tam, ostatnio tam u mnie na działce, byliśmy tam, to był pokazany gołębik numer, powiedzmy, 2. To jest numer 1, gdzie są moje najlepsze, powiedzmy, że tak powiem, jeśli chodzi o pochodzenie gołębie, nie? Tu w tym gołębiku znajdują się gołębie właśnie Gina Klikle, znajdują się gołębie Hardy Kruger, znajdują się kilka gołębi z gołębi Prange, znajdują się też gołębi ze Stevennika. No i tam kilka jeszcze takich innych, mówię, perełek, nie? Włączając to córkę Elektro z Werkanena, nie? No zaraz ją zapraszam. No tutaj trzymam samiczkę, to jest samiczka z gołębi Hardy Kruger, z jego, powiem, rodziny Black Power, to jest córka Black Power, z 12 roku. Samicę tą odkupiłem, ogólnie odkupiłem te gołębie, jeśli chodzi o Hardy Krugera, odkupiłem od mojego kolegi z Anglii, kolegi Lesa Greena. Uważam, że są to kapitalne gołębie, jeśli chodzi o dystans 500-700 km i chcę je po prostu, wiesz, włączyć do krzyżówki właśnie z gołębiami Gina i również ze Stevennikami, żeby uzyskać jakiś tam, wiesz, potencjalny materiał, wiesz, do zdobywania tych, wiesz, konkursów na tych dystansach, co ja chcę latać, nie? No mówię, no kapitalny gołąbek, nie? Ona jest bardzo ładną samiczką. To jeszcze moglibyśmy zaprowadzić tego gołębia z celi, co... Znaczy, tu jest nazwaliśmy takiego walczącego gołębia. Tu jest Karol mały, poszukaj. To jest gołąb z Gina Gołębi, to jest syn Prince Rudiego. No, patrz. Jest charakterystyczny, wiesz, gołąb, to bardzo broniący swojej celi, agresywny ptak. Oprócz tego jest kapitalny w budowie, że tak powiem, nie? To mówię, no chciałbym, żeby moje wszystkie gołębie w przyszłości samce tak wyglądały jak on. Gołąb wyrywający się z ręki. To jest gołąb, który najbardziej pasuje w budowie, tak? To jest kryterium, które chciałbym osiągnąć siebie w gołębiku lotowym, wiesz. Taki budowy gołąb, no. Nie za duży, nie za mały, średniej budowy, z kapitalnym skrzydłem, wiesz, wentylowane skrzydło. To jest gołąb na, wiesz, na loty po 700 km, nie? A skrzydło ma sprintera, nie? Wygląda, wiesz, skrzydło ma typowego gołębia na, wiesz, loty krótkie. Zresztą byśmy mogli właśnie zauważyć, jak ten gołąb jest charakterystycznie energiczny. Jak się wyrywa, ciężko go właśnie utrzymać, nie? Nerwus, jak nie wiem. No ale jest piękne gołębie. To jest ojciec mojego najlepszego gołębia w tamtym roku w lotach gołębi młodych, tego co żeśmy nagrywali tam w gołębniku lotowym, nie? Najlepszego lotnika oddziału na lotach gołębi młodych w tamtym roku, nie? Także no, świetny teraz. No to tu jest jeszcze samiczka. A powiedzmy teraz, bo tutaj tak po tym gołębiu mamy gołębie w gołębiku lotowym, które lecą? Tak, jest w tym roku na lotach młodych będą gołębie, a w tamtym roku były z niego dwa gołębie na lotach gołębi młodych. Dwa są, jeden tam w miarę tam
latał tak, powiedzmy sobie, no a drugi, tak mówię, był najlepszym lotnikiem oddziału na młody, nie? Chyba nawet go tam widziałem wtedy, co... Znaczy to takie też energiczny, też taki chyba bezpośrednio chyba syn to był, tak? Czy... Tak, syn z niego. To też charakterystyczała się ta cecha, że bardzo wyrywny takiego on była. Tak. No wiesz, one to przekazują, nie? Także wiesz, no tu jest samiczka też z Gina Klikle Gołębi, to jest też powiedzmy półsiostra tego gołębia, to bo ona też jest z Prince Rudiego. No też mówię, słuchaj, no one, jeśli chodzi o samiczki i od Gina, no to one są malutkie samiczki, też takie i też... No, czy to mamy do, ten, do Golden Prince'a? Nie, to nie jest do Golden Prince'a, to jest do Prince Rudiego. A, troszeczkę inne gołębie. Inna linia. No, ten też jest z Gina Gołębi, to jest... Devil, to jest zaś syn Devil Prince'a, nie? No charakterystyczną cechę, jaką tak zobaczyłem, on ma chyba pod ogonem jedno białe piórko, tak? Znaczy no mają takie, wiesz, delikatnie są, wiesz, on jest jeszcze jeden tutaj, samcik też, jego brat, to też ma takie coś podobne, wiesz, tylko że ma jeszcze białe lotkę, nie? Charakterystyczną cechą tej gołębi to jest to, że one są takie, wiesz, sylwetki na trzecim pasem i delikatnie naklepiane, nie? I tamten tak samo, wiesz, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cecha i przekazują to, mam tu kilka gołąbków z nich, wiesz, i które podobnie wyglądają, nie? Także, wiesz, jeśli chodzi o tą budowę, to przekazują to jednak, wiesz, a to jest to, o co mi chodzi, wiesz, jeśli chodzi o te gołębie, nie? Bo jeśli chodzi o ich te cechy powrotno-lotowe, no to tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, to tylko, wiesz, po prostu trzeba czekać i obserwować, jaką robotę będą robić. Swoją, tak? Także, wiesz, no takiej zasadzie. To jest córka tego najdroższego gołębia świata, że powiem, nie? Córka Golden Prince'a, to jest Gino Klikle Gołębi. Ją nabyłem w tamtym roku przed aukcją, bo ją kupiłem bezpośrednio tam od Gina przez portal akcyjny Pipa. No cóż mogę powiedzieć, nie, mam wyciągnięte około 19 gołębi na dzień dzisiejszy, wszystkie są w rozpłodzie. Typowo ciągnięte, bo już na... Nie były lotowane z niej gołębie żadne i wiesz, ona po prostu, wiesz, jeszcze ten rok, do końca tego roku jeszcze tutaj ma jajka, teraz jest sparowana ze swoim bratem, czyli takie będą imbredy na Golden Prince'a. No co? Tu jest. Jeżeli będzie takie kwestie właśnie charakterystyczne w budowie skrzydła, no to tak, dwie ostatnie białe lotki tutaj widzę. No wiesz, The Devil Prince ogólnie to on był, może Devil Prince, Golden Prince on był niebieskim gołębiem, nie? Mhm. Ona to tam ściągła raczej wiesz, z dziadków z tego Super Prince'a rodziny tam, nie? To wiesz, jakbyś tam popatrzył w dowody dalej, nie? To tak, jeśli chodzi o nią, nie? No kapitalny gołąb zbudowy, wiesz, to jest taki gołąb na typowe te wiesz, loty 700 km, nie? Młode też dają na bardzo fajne, wiesz, ja ją tam parowałem na syna Prince Rudiego i takie wiesz, po prostu imbry dzikie robiłem. No ale w tym roku, no to jest już... Tu mamy... Jest, wiesz, tu mamy brata, tak? Cream de la cream, jak to się mówi, nie? To jest, jeżeli wiesz, ci hodowcy, którzy wiedzą, jak wyglądał Golden Prince, tej najdroższy gołąb na świecie. No właśnie jest... można zobaczyć charakterystyczną cechę z tą krawatką. To jest kopia tego gołębia. To jest identyczny prawie gołąb, wiesz, no 100% prawie ten sam. Ja oglądałem, wiesz, wszystkie 28 dzieci Golden Prince'a, które były wiesz, na tej totalnej aukcji Gina sprzedawane. No i on przy pomocy, wiesz, i rekomendacji Gina został wybrany przeze mnie, żeby jego nabyć, wiesz. No to jest genetyczna bomba, jeśli chodzi o wiesz, tego... Golden Prince'a, tego najdroższego gołębia, nie? No nie wiem, no wiesz, ja tam wiesz, no gołąb najdroższy na świecie był, wiesz, ja tam nie podchodzę jeśli do tej sumy jakoś tam specjalnie, wiesz, nie? Znaczy, ale no, wyniki też były, wiesz, cechy jakie przekazują gołębie, to też jest bardzo ważna kwestia, tak? On jest troszeczkę już rozpieszony, nie, wiesz, tyle, no, jeszcze jedną, teraz mają jeszcze jedne jajka. I wiesz, i będę już rozparowywał, żeby się świeżyły, bo widzisz, jak są rozpierzone. Tak, no, już widzę. No, także wiesz, no, oczekiwania są. Ale oko jest podobne, tak? Jest identyczne właśnie, bo jest, kopia... jest, tak, na glazę oku tam ten gołąb był, który był sprzedany od Gino. To jest kopia genetyczna, aha, wiesz, nie? Taka ciekawostka, że wiesz, że ona, jej dzieci, ona wyrzuca dzieci, wiesz, też z tą charakterystyczną krawatką, wiesz. On jeszcze, nie, bo jeszcze po nim nie mają nic tutaj, bo jego niedawno przywiozłem, wiesz, on był u Gina od aukcji przez 4 miesiące po aukcji, czy tam, wiesz, on jeszcze tam był u Gina niedawno, bo przywiozłem, nie? Po prostu nie miałem czasu po niego jechać, nie, że tak powiem. No, wiesz,
jest taki, jaki jest, rozpierzony, wiesz. To tu są takie charakterystyczne gołębie, wiesz, właśnie z tego dżina, kifle gołębi. Mhm. Ten jest akurat z krzyżówki dżina gołębi. I w krzyżówce z Hardy Krugera gołębiem. To jest kapitalne skrzydło, takie, wiesz, wentylowane skrzydło. Malutki gołąbek na dystansie, wiesz, nie? Także, no, wiesz, kapitalne to musi być, daje, nie? To mam jeszcze też właśnie przybliżyć te gołębie właśnie od Hardy Krugera. No to są, mówię, no są bardzo ładne gołębie, nie? Tu jest dziecko Black Pearl, ogólnie z dzieci Black Pearl, jego takiego głównego rozpodowca, to ich mam, i superlotnika, był to też olimpijski gołąb, mam ich koło 8. No i mówię, no to jest jeden z nich, kapitalny gołąb. Jeszcze tam jeszcze jednego mutka ma. I on był, wiesz, on był w parze z córką takiego imbredzika na Devil Prince'a, wiesz, co wyciągnął w tamtym roku i tutaj został. Znaczy w sumie on był w parze z siostrą tego mojego najlepszego lotnika na modę w tamtym roku. Ale z budowy jest naprawdę mocny gołębie. Ale charakterystyczna cena, jak tutaj założyłem, jest taki gołębi, że są strasznie energiczne, tak? Wiesz, no, u mnie, wiesz, to jest wiesz, powiedzmy takie główne kryterium, jeżeli, wiesz, nabywam jakieś gołębie, no musi, wiesz, i one raczej to przekazują tą energię, wiesz, później na gołębie młode, nie? Także to jest taki warunek u mnie, nie, że nie tylko pochodzenie, ale jeszcze jednak ta, wiesz, ta cecha charakteru też musi być. Nie? No, budowa tego gołębia, jak widzimy nawet tutaj, to jest... No jest taki, wiesz, no, no ładny prosik, nie? Troszeczkę podobny do tego mojego lotnika, chociaż nie jest z tych gołębi, nie? Okay. Gołąbka z gołębi Benny Stevenika. Jest to, nie wiem, chyba jedyny w Polsce Sinchipo, bo nie słyszałem, żeby ktoś tam miał. Może Tomek Wiczling, tam, wiesz, on też spaduje się troszeczkę na tych gołąbkach. On jest, wiesz, gołębiem, który, wiesz, już dał kilku zwycięstw, nie u mnie, ale u hodowcy, który miał go wcześniej. Ja z niego, wiesz, na razie, wiesz, tylko hoduję gołębie do rozpłodu. Też mam około 15 czy 16 dzieci jego u siebie tutaj w rozpłodzie. Powiem, że bardzo ładnie, wiesz, wnuki z niego zaczęły mi się pokazywać w tym roku. I, wiesz, też mam nadzieję, że, wiesz, na lata przyszłe będzie też z nich pocieka. Także, no, mam też bardzo ładne. Z 2008 roku, także, wiesz, ciaknąłem go trochę, bo na początku sezonu... Ktoś może powiedzieć, że jest niepoważny, nie, ale... To nie jest żadna rasa. Tylko po prostu, wiesz, obciąłem mogą, żeby lepiej parował samiczkę, bo troszeczkę się przestraszyłem na początku sezonu, że, wiesz, że już się skończył. Że już nie zakładnie. Jest z 2008 roku, ale jest bardzo witalnym gołębiem i mówię, no kurde, coś nie tak, nie? Ale, wiesz, obciąłem mu ten ogon, żeby lepiej to po prostu parował i później już był spokojny, już normalnie wszystko było, nie? Także... Te, no skrzydło kapitalne budowy jest konkretnie gołąb, także dzieci jego też, wiesz. Ale zresztą tak widzę tej budowy na tego gołębia. No właśnie, tanka. No także, wiesz, gołąb jest bardzo ładny i ja mówię, no i dało też mi kilka gołębi takich, które już się pokazują, nie? I powiem, że, wiesz, nie wychowałem za dużo gołębi do lotu tego gołębia z tej rodzinki, nie? Ale jak to się mówi, wiesz, wszystko przed nimi, nie? Nadzieje są ogromne, jeśli chodzi o tą rodzinę też gołębi, nie? Także pasują mi one, wiesz, z budowy, ze skrzydła, wiesz, z tego... Przede wszystkim ważne, żeby robiły swoją robotę, a no nie oszukujmy się, baza tych gołębi właśnie, czy to są gołębi, które na przestrzeni różnych pokoleń... Wiesz, no te gołębie wygrywają w innych gołębnikach, nie? Także, wiesz, jeżeli, wiesz, u mnie będzie wszystko robione odpowiednio, to czego mają tu nie wygrywać, wiesz, no, także no, czas pokaże. Dokładnie. Taka samiczka, następna perełka, to jest córka Ringlose z Frangę. Jest to półsiostra Eurostara. Można powiedzieć, że taka, no, najlepsze, co może być z gołębi Frangę. Wiesz, dała ona mi, mam wyciągnięte kilka z niej gołębi do rozpłodu ogólnie, ale dała też mi ona w tym roku jej dwoje dzieci bezpośrednio po wnuku 261. U mnie też wychowanym, też kapitalnie się sprawdzałem w tym roku w lotach tych początkowych, nie?
do kategorii A i B. Także to jest Ringloser razy... Znaczy wiesz co, Ringloser nie pamiętam, ona jest, bo to jest, ona jest, to Ringloser był parowany na, mam gdzieś tam dowód, na tej zdjęcie tam mam badanie, nie? Także wiesz, to był Ringloser parowany na gołębie Grixa, ona jest też w części z Grixa, gołębi, z, jakaś tam w jakieś 50% Grixa to jest z niej, nie? Także wiesz... Ale tak, mówiliśmy, że młode bardzo przodują z niej, tak? Znaczy no, ja zadowolony bardzo jestem, nie? Także wiesz, no super sobie dawał, jest samiczka taka i samczyk, nie? No to... Ciemno mógłbym je typować, właśnie, jak to się mówi, do tej kategorii AB, nie? I w przyszłym roku na 100% je akurat mi się udało do 50 wsadzić, bo też już się pokazały na modę w tamtym roku i wiesz, i no, dały radę. Nie? Także w przyszłym roku też planuję je wrzucić do 50, zobaczymy jak to będzie. Taka, bardzo ładna. Takiego wariata małego, jest to gołąb z gołębi Gerixa, też gdzieś ma tą cechę, wyrywa się strasznie z ręki. Zresztą no, kapitalny gołąb, jeśli chodzi o upierzenie i moc, no to ma wszystko to, co wiesz, tu u mnie potrzeba. No, no jest największy power, jaki jest. Największy power, zobacz, no, wiesz, no, nie chcę go za bardzo ten, bo się wyrywa, nie? No i też w tym roku go parowałem na Hardy Kruger gołębie. Ogólnie on był z córką Black Power, kapitalny. Taki wydałem, także wiesz, jeśli chodzi o budowę i tak dalej, także zobaczymy jak to będzie w lotach. Ja też jakąś tam nadzieję z nim wiążę. Oko blazer widzę? No, bardzo ładne oczko mam. To jest gołąb nabyty, on został nabyty w Anglii w takiej stadlinie Premier Stud się nazywają. Jest to, oni tam mieli bardzo dużą kolekcję Gerixa gołębi. Nawet na pipie to sprzedali też masę tych gołębi. Jeśli chodzi o oryginały i to jest taki podwójny wnuk z Sylwestra. Czyli widzimy, no po prostu tych gołębi jest tutaj po prostu po nowym gołębniku bardzo dużo. Jakbyśmy też mieli w sumie prezentować wszystko, to po prostu by nam zeszedł cały dzień. Zresztą, wiesz, no co część jest gołębi rozpodzie, tu jest po 80 gołębi w rozpodzie, nie? Wiesz, także... No, gołębnik jest konkretny, a tym bardziej no, ważne, że jest no z czego to ciągnąć, tak? Nie, materiał, tak jak mówię, jest dobry. Teraz tylko po prostu młode ciągnąć, zrobić tego wynik, robić mistrza Polski i tyle. Jak się uda. Dobra, no nic, my już będziemy powoli kończyć, przejdziemy już na zewnątrz i tam więcej już zrobimy takie podsumowanie o hodowli Krzysztofa Szkolnego. No dobra, no co, dzisiaj już kończymy materiał wideo u hodowcy Krzysztofa. No co, jeżeli chodzi o hodowlę, hodowcy chyba są zaskoczeni pod względem jakości i podejścia hodowcy do, no, do hobby. Ale co, no już oddaj może głos tutaj, żeby podsumować dzisiejszą relację, co można jeszcze dodać hodowcom na sam koniec, tak? Komu podziękować, kogo pozdrowić? Znaczy komu pozdrowić, no wiesz, no, słuchaj, no chciałbym ogólnie podziękować mojej żonie za ten sezon, który wiesz, odbyliśmy w tym roku, nie? Bo naprawdę jestem z tego sezonu bardzo zadowolony i chciałbym podziękować po prostu mojej żonie. Również chciałbym podziękować moim kolegom z oddziału za wiesz, zdrową rywalizację, za to, że wiesz, wszystko żeśmy to jakoś tutaj odbili bez żadnych tam wiesz, ścięć i wiesz, większych zgrzytów. No i zobaczymy no, jak to będzie w przyszłych sezonach. Nie? Życzę wszystkim powodzenia, moim kolegom z oddziału i wszystkim hodowcom wiesz, w Polsce, wiesz, szczęśliwych przylotów i wiesz, samych sukcesów. Nie? Na pewno hodowcę Krzysztofa jeszcze odwiedzimy, może nie w tym sezonie, ale w następnym, żeby zobaczyć jak loty idą w następnym sezonie. Ja od Ciebie życzę tylko hodowcom udanego sezonu na loty gołębi młodych, no i jak najlepszego. Ja również życzę właśnie pomyślnych wiatrów na młode, żeby ten i życzę wszystkim hodowcom młodym i nie tylko rozwagi, spokoju i tyle. No i co więcej można życzyć, nie? Dobry lot. I dobry lot.